Szczęść Boże, obchodzimy dzisiaj święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Ewangelii na dzisiejszy dzień według świętego Mateusza czytamy. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną ze sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Trochę jakby paradoksalnie Słowo Boże stawia dzisiaj przed nami świętego Józefa i jego dylemat. Józef, który stoi w obliczu wyzwania, w obliczu trudnej decyzji, który przeżywa niepewność, niepokój, lęk. Maryja, poślubiona mu kobieta, jest brzemienna. To nie on jest ojcem dziecka. Cierpiał i rozmyślał. Myślenie zabierało mu sen z powiek. Myśli Józefa nie były jednak skoncentrowane na nim samym, na jego trudnej sytuacji, jego trudnym położeniu. Nie zastanawiał się, jak ochronić siebie. Myślał o niej, o Maryi, jak dać bezpieczeństwo Maryi, jak zadbać o jej dobre imię, jaką decyzję podjąć, by jej nie skrzywdzić. Zasypia z gotowym planem. Decyzja, którą podjął, pozwala mu zasnąć. Wtedy dopiero przychodzi czas na Boży plan. Wtedy, kiedy Józef odpuszcza ludzkie, racjonalne myślenie. Anioł przychodzi do Józefa inaczej jak do Maryi. Nie w ciągu dnia, ale w ciągu nocy. Nie na jawie, ale we śnie. Bóg widział lęk i cierpienie Józefa. Z tego powodu anioł na początku uspokaja Józefa słowami: nie bój się. Józef słyszy też swoje imię. Nie ma wątpliwości, że tu chodzi o niego. Te same słowa uspokojenia słyszała Maryja w zwiastowaniu. Nie bój się. To słowa, które są wsparciem w trudnym zadaniu, do jakiego powołuje Bóg Józefa i Maryję. Bóg mówi: nie bój się, i daje nowe spojrzenie na Boży plan w historii życia Maryi i Józefa. Józef dostrzega, że to, co dzieje się w jego życiu, związane jest z Bożym planem. Czy ty, tak jak Józef i Maryja, zauważasz Boży plan w twoim życiu? Bóg co dzień posyła nam swoje słowo, jak anioła, do Maryi i Józefa. Czy rozważasz to słowo? Czy w twoich myślach i w twoich czynach jest miejsce na troskę o drugiego człowieka, tak jak czynił to święty Józef? Czy słyszysz słowa, które daje ci Bóg: nie bój się?